Kari Legionów wita się z Państwem ponownie, Iwona Niedźwiedź. Tym razem zapraszam na 23. serię, ale PGNiG Superligi Kobiet Suzuki Corona Handball Kielce podejmie w hali Legionów Młyny Stoisław Koszalin. To jest wyjątkowa niedziela w kieleckim domu Łomży Vive Kielce. Wbiega Gliwińska na obrót. Ładna dwójkowa akcja z obrotową i Magdalena Kowalczyk pękala do skrzydła, nie zdecydowała się kończyć Katarzyna Grabarczyk i pękala, świetna bramka z dystansu. Mokrzka, Mokrzka z podłoża, ładna bramka nowego nabytku Młynów Stoisław Koszalin. Więckowska. Więckowska sama do końca, pokonana Prudzienica. Nie jest to najlepszy sezon Suzuki Corony Handball Kielce, ale patrząc na to wszystko przez pryzmat oczywiście zdobytych punktów, bo cztery w zasadzie w praktycznie całym sezonie. Grabarczyk, włącza się Gliwińska, pękala i jeszcze raz na zewnątrz Michalina Pastuszka, tym razem Mokrzka. Borysławska sama do końca, Martyna Borysławska. Więckowska, pękala, 10 metr. Fantastyczna dzisiaj dyspozycja. Jest kontakt, ale nie trwał on długo, bo Mokrzka z podłoża pokonuje Patrycję Chojnacką. Więckowska, jeszcze ostatnia szansa na 2 sekundy przed zakończeniem tej pierwszej połowy, ale na posterunku Izabela Prudzienica, a więc kończy nam się ta pierwsza połowa prowadzeniem Młynów Stoisław. Dokładnie, Borysławska do Żukowskiej i kapitalnie znaleźli w tę wolną przestrzeń, ale gdzieś w ostatniej chwili wygarnęła tę piłkę Więckowska. Jest Grabarczyk, pokonuje Prudzienicę. I jest odpowiedź Michalina Pastuszka, autorką. I Mokrzka do Zaleśny. Ta zdecydowała się rzucać. Piękne okienko. Proszę wchodzić w aplikację PGNiG Superligi i tam głosować. Zaleśny ruszyła do środka. I jest z tego bramka. Więckowska, pękala i jest kolejna bramka, wydaje mi się, że najskuteczniejszej Kielczanki. Słaba ta druga część w wykonaniu gospodyń tego meczu, a Koszalinianki bardzo równo. Pękala z bardzo trudnej pozycji zdołała tam stworzyć sobie groźną sytuację, faulowana Licja Pękala. Teraz już dwie rozgrywające wyłączone, ale nic złego przyjezdnym się w tym meczu nie wydarzy. Jeszcze pada 24. bramka, tak rzutem na taśmę. Julia Jasińska pokonuje Izabelę Prudzienicę, ale nie ma to większego znaczenia. Żaneta Lipok, która być może zostanie zawodniczką marca. Proszę głosować na profilach społecznościowych. Ja Państwu bardzo dziękuję za czas spędzony ze mną i halą Legionów dzisiaj w to niedzielne popołudnie i wieczór. Życzę spokojnego wieczoru. Pozdrawiam.